czy praworządność powinna być strzeżona, oceniana, bo to jest oczywiste. Na to się zgodziliśmy i oczywiście praworządność powinna być pilnowana, strzeżona, obserwowana. Problem w obecnej sytuacji polega na tym, kto będzie decydował o tym, czy dane państwo członkowskie jest praworządne, czy nie. Co jest głównym problemem, szanowni państwo? Głównym problemem jest to, że do tej pory ta grupa trzymająca władzę, o której mówił pan poseł, a więc de facto skrajna lewica, która ma większość, mówiąc wprost, skrajna lewica niemiecka, to byli przedstawiciele największych sił politycznych, którzy oceniali praworządność w Polsce. I patrząc na ostatnie wydarzenia, to byli łapówkarze. Mówiąc wprost, to nie jest ocena polityczna, ponieważ ci ludzie, którzy oceniali praworządność w Polsce, którzy przygotowywali rezolucję przeciwko Polsce, przypomnę, było ich 36, ci ludzie zostali aresztowani za korupcję. Co więcej, ci, którzy mieli nalot ostatnio na siedzibę własnej partii w Brukseli, coś nie do pomyślenia w Unii Europejskiej. Niedobrze jest o tym mówić. Niedobrze bardzo. Można mówić o korupcji w innych państwach, ale nie w siedzibie partii, Europejskiej Partii Ludowej, którą rządził Donald Tusk. I okres, który jest kontrolowany przez prokuratorów z Belgii, to także okres rządzenia przez Tuska w IPL-u. Europejskiej Partii Ludowej. A więc stawiamy się, a więc właściwie chcieliby nas postawić w pozycji tych, którzy są oskarżani przez aresztowanych lub już z nakazami aresztowania lub aktami oskarżenia. Chcą, aby łapówkarze, jest podana kwota w przypadku IPL-u, chodzi o początkowo 17 tysięcy euro łapówki. Szefa, który był, człowieka, który był szefem kampanii IPL-u. Prawą rękę Webera, szefa największej frakcji teraz w Parlamencie Europejskim. A więc dochodzi do sytuacji, w której oszuści chcą oceniać naszą praworządność. Łapówkarze, złodzieje i oszuści. Co więcej, nie tylko na skali Komisji Europejskiej, ale ja jako członek Komisji Śledczej w Parlamencie Europejskim, Komisji do Spraw Pegasusa, zasiadałem z Ewą Kaili, wiceprzewodniczącą, która była członkiem Komisji Śledczej, która została aresztowana z milionami euro za łapówkarstwo. Okazuje się, że to nie było 600 tysięcy euro, to nie było 1,5 miliona euro, ale jak się okazuje w nakazie aresztowania, to było 15 milionów euro łapówek. I ta wiceprzewodnicząca parlamentu, zasiadająca w Komisji Śledczej Parlamentu, wskazywała Polskę palcem, opluwała Polskę, obrażała, pomawiała. Bo jako pierwsza po wyborach w 2015 roku, jako posłanka, zawnioskowała o uruchomienie artykułu 7 przeciwko Polsce. Bomby atomowej. A więc głównym problemem, z którym my teraz się mierzymy, to jest problem bardzo podstawowej uczciwości. Uczciwości, funkcjonowania organów ścigania. Co więcej, szanowni państwo, i to trzeba powtarzać, ta zasiadająca w komisji Pegasusa została zatrzymana dzięki takim narzędziom jak Pegasus, bo dzięki temu były na to dowody. Ale ona oponowała i atakowała Polskę, mówiła, że jesteśmy autokrytarnym, w ten sposób mówiła, autorytarnym i te inne nowomowy się pojawiały, żeby dyskredytować demokratyczny wybór Polaków. I problem polega na tym, że musimy podkreślać, kim jesteśmy jako Polska w Unii Europejskiej, co wnosimy. I to jest to, o czym mówił pan prezes wczoraj, aby się nie wstydzić, mówić, jaką mamy wartość. Bo my do Unii Europejskiej wchodzimy jako państwo, jako naród z ponad 1000-letnią tradycją. 1000 lat! Daliśmy im Kopernika, daliśmy im Jana III Sobieskiego, daliśmy im Jana Pawła II, daliśmy im Chopina, daliśmy im Marii Curie Skłodowską, daliśmy im 1000 lat historii doświadczeń Polski, a oni nam mówią, wasza demokracja jest niedoświadczona.
są starsze i bardziej doświadczone, dlatego przepisy prawa powinny być stosowane u was inaczej. No jakiś żart. A więc kiedy zderzamy się z rzeczywistością, która jest jakimś absurdem, to musimy reagować w sposób zdecydowany. I niestety nie do końca jest tak, że potrzebna jest zgoda, ponieważ ta soft power, używanie rezolucji, miękkiego prawa, kreuje rozwiązania, które omijają decyzje państw, omijają nawet referenda i są wprowadzane w praktykę bez ich przeprowadzenia. I to soft power, te rezolucje są bardzo ważne. Kończąc, dlaczego te rezolucje przeciwko Polsce powinny być uchylone i będziemy o to wnioskować? Rezolucją uchylającą. Dlatego, że prawo stanowione w Unii Europejskiej nie może być prawem stanowianym przez łapówkarzy i złodziei, a to oni to pisali, oni to projektowali, oni to pokazywali i za to powinno to wszystko być uchylone. Na zakończenie, szanowni państwo, jest nas tutaj kilka tysięcy. Żałuję, że TVN w żaden sposób nie zdecydował się transmitować tak ważnego wydarzenia, w którym bierze udział tak wielu Polaków. Kilka tysięcy ludzi, faktycznie jak w Ulu. Żałuję. Żałuję też, że Trzaskowski czy inni, których zachęcałem i zapraszałem do debaty, boją się. Chociaż proponowałem po angielsku, oni wykształceni, atrakcyjni, młodzi, ale jednak odmawiają. Nie bój się, Trzaskowski, zapraszam. Porozmawiamy. Bez ośmiu gwiazdek, bez wulgaryzmów, ale na podstawie danych. Porozmawiajmy, Rafale, o danych. A dane są takie i wielkie kłamstwo, jakich wiele, ale podam jeden przykład, jest tego, jak traktowane są w Polsce kobiety. To jest wykres przemocy wobec kobiet w Unii Europejskiej i nie tyle. Tutaj Nowoczesna Unia, proszę. A tutaj zacofana według nich Polska. My kobiety szanujemy, szanujemy, a gdyby ktokolwiek, i powiem to bardzo jasno, gdyby ktokolwiek odważył się na jakikolwiek akt braku szacunku wobec kobiety, to uwierzcie mi, znając prezesa, byłby to jego ostatni dzień w partii. A więc podsumowując, nie dajmy się wkręcić w kłamstwa, opierajmy się na danych. Bądźmy dumni i pewni tego, co wnosimy do Unii Europejskiej, bo bezpieczeństwo, przecież to Ursula von der Leyen po tym, jak cały system nielegalnej migracji, podziału kwotowego upadł, to Ursula von der Leyen w swoim wystąpieniu na temat stanu Unii Europejskiej wyszła i powiedziała: "We should have listened to Poland." Powinniśmy słuchać Polski. Ale nie słuchaliście, a więc trzeba powtarzać: słuchajcie Polski, przyglądajcie się danym, bądźcie dumni jak Polska. Panie pośle, to ja w takim razie jeszcze jedno dopytanie mam do pana. Bo taka refleksja mi się narodziła, jak pana słucham, to znaczy my jesteśmy w pewnym sensie już bardziej europejscy niż ta Europa, do której tak bardzo chcą, żebyśmy zmierzali. Pewne praktyki były. No Chopin pisał etiudę rewolucyjną wtedy, kiedy Polska była zaatakowana, już wtedy alarmował. Oni jeszcze wtedy nie wiedzieli tak naprawdę, na czym polega tego typu reakcja artystyczna. No nie będę już wspominał o bardzo przykrych doświadczeniach jeszcze z tego wieku belgijskich, jeżeli chodzi o zoo, które mieli, no i doświadczenia różnego rodzaju. Nie będę do tego nawiązywał. To wszystko rozumiem, ale mi chodzi o coś trochę innego. O skuteczność Polski na arenie międzynarodowej, o skuteczność Polski w Brukseli, bo być może my to robimy źle, bo patrząc na te ostatnie wydarzenia, jak pan sam zresztą wspomniał, no kiedyś u nas na przykład proceder łapówkarstwa w Polsce był częstszy. Mówi pan o okresie rządów głównie SLD, czyli komunistów z PZPR-u, lata 90., początek 2000. Tak było, teraz już tak nie jest. No tak, ale my teraz próbujemy w dyplomację, jesteśmy według zasad, które gdzieś tam zostały opisane, praworządni jednak. To może powinniśmy jednak spróbować tego, co tam działa, czyli łapówkarstwa. No nie, były takie sugestie, ale chciałbym powiedzieć, że to łapówkarstwo i to, co nas teraz oburza, ta grupa trzymająca władzę, to w 70-letniej historii parlamentu, czy historii Unii Europejskiej, to jest tylko jakiś moment. To wszystko padnie jak z domek z kart. Dlaczego? Dlatego, że nasza praca, nas, posłów, ona nie jest
bardzo widoczna w działaniach zakulisowych, ale spędzamy bardzo dużo czasu na spotkaniach, na rozmowach z naszymi przyjaciółmi i sojusznikami w Europie. I proszę zauważyć, jaki trend w Europie się teraz zaczyna. Widzimy wyniki wyborów we Włoszech, panią Meloni. Widzimy sondaże i zapowiedzi tego, co się dzieje z hiszpańskim Voxem. Widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o szwedzkich demokratów w Szwecji. Widzimy pierwsze sygnały z Estonii. A więc to, co lewactwo zrobiło z nielegalną migracją, przecież to otwarcie granic, upadek systemu migracyjnego jest faktem, spowodowało odwrócenie się od tej idei. Oczywiście nie w całości, to jeszcze trwa, bo kadencja trwa, ale uważam, że wyjście z Unii Europejskiej, teraz trzaśnięcie drzwiami jak obrażone dziecko, jest błędem, ponieważ to my jesteśmy rodowitymi Europejczykami, to my dbamy o tą wspólnotę od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, jak powiedział święty Jan Paweł II, i oni przenikną, są momentem, a wartość wspólnoty, wymiany handlu, usług, wolnego przepływu mieszkańców jest wartością, współpraca jest wartością, trzeba o nią walczyć i lewactwu tego nie oddać. I naszym zadaniem jest to, aby Komisja Europejska, która będzie już niebawem, i nowy parlament, który będzie już niebawem, był parlamentem, który szanuje podstawowe wartości, a więc prawo rzymskie, filozofię grecką, etykę i kulturę chrześcijańską, nie tylko wiarę chrześcijańską, ale to, kim jesteśmy, czym jest jak nasze jestestwo w całym tego słowa znaczeniu. A więc moja prognoza dla Europy jest taka, że odwrócenie od lewactwa, powrócenie do korzeni, docenienie tradycji i Wielka Polska. Jestem tego świadomy, dumny, czekamy na efekty. Kiedyś rozmawiałem z jednym ekonomistą z podobnymi uwagami i pytaniami. Rozmawiałem kiedyś z pewnym ekonomistą i zadałem mu pytanie, co Polska w zasadzie może zrobić. No i jakby tu byliśmy zgodni, że wyjść z Unii nie możemy, bo nam nie będziemy mieli z kim handlować. Europa dowali nam takie cła, że biznes w Polsce po prostu padnie. Powiedział, wyjść nie możemy. Co najwyżej doprowadzić do rozpadu. Nie. Wtedy to by się opłacało. Nie, uważam, że nie. Uważam, że absolutnie nie. Nie, ale proszę mi uwierzyć, że wspólnota jest wartością, a to, że wąska grupa trzymająca władzę w krótkim okresie czasu tą władzę zdobyła, chociaż bardzo też krucho, w parlamencie widzimy głosowania, różnie to bywa, nie powinno doprowadzić do zniszczenia projektu, który w obecnym świecie, to znaczy wielkiej konkurencji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, postawi nas w trudnej sytuacji. Jeżeli chcemy budować wielką, silną Polskę, nie tylko gospodarczo, ale to, o czym wczoraj słyszeliśmy na panelu związanym z kulturą, pani dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, no wspaniale mówiła o tym, w jaki sposób to miękkie wpływanie przez kulturę buduje pozycję Polski na świecie. I robimy wielką rzecz, przy czym proszę pamiętać, że jesteśmy państwem, które jest między dwoma płytami tektonicznymi, między Rosją i między Niemcami. I kiedykolwiek Rosja albo Niemcy na przestrzeni wieków poruszały się, to Polska była ofiarą. Teraz wychodzimy z tego momentu 70 lat komuny, która niszczyła trzy pokolenia. Mentalnie, finansowo, kulturowo i w każdym innym wymiarze. Odbudowujemy to bardzo wolno, dlatego proszę Państwa, Was wszystkich, tysiące, które się zebrały, potrzebujemy trzeciej kadencji. Jeżeli wierzycie w silną, dumną Polskę, w to, że możemy osiągać wielkie sukcesy, musimy to wygrać. Dla Polski, bo jesteśmy to winni, jesteśmy to winni poprzednim pokoleniom oraz tym, którzy przyjdą po nas. Pytanie do ministra Bittla. Mamy pomysł na swój rozwój. Niekoniecznie jest to zachód-wschód, ostatnio północ-południe. Czy to jest możliwe? Czy suwerenna decyzja o tym, że chcemy jednak współtworzyć i umacniać tą oś Europy północ-południe, jest jakkolwiek zagrożona? Do definicji, którą suwerenności, którą pani profesor Elżbieta Chojna-Duch podała, należałoby dodać albo ją uzupełnić o suwerenną politykę transportową, suwerenną politykę infrastrukturalną, bo bez takiej suwerennej polityki nie ma rozwoju gospodarczego i nie ma korzyści społecznych wynikających z takiego rozwoju gospodarczego, ale też suwerenne państwo, suwerenny naród jest w stanie realizować śmiałe wizje. I taką śmiałą wizję w 2006 roku
ogłosił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński dotyczący Via Carpatii. I proszę zwrócić uwagę, jak ona się rozwinęła z inicjatywy regionalnej. Litwa, Polska, Słowacja i Węgry rozwinęła się w kręgosłup inicjatywy Trójmorze, o wiele szerszej, a teraz jest przekuwana w korytarz transportowy Morze Bałtyckie, Morze Egejskie, Morze Czarne. To oznacza, że suwerenne państwo jest w stanie nawet w trudnych warunkach otaczających, niekoniecznie w przyjaznym otoczeniu, ale też realizować swoje cele gospodarcze, bo to jest cel niezwykle ważny. Szlak komunikacyjny, który będzie od Helsinek aż po Cypr. I z całą pewnością taka inwestycja jest wymiarem suwerenności Polski, jest wymiarem suwerenności działań, które podejmujemy wszyscy wspólnie, bo trzeba powiedzieć, że suwerenna Polska to jest DNA Prawa i Sprawiedliwości. Nie można powiedzieć inaczej przecież. A także dostrzeganie tej Polski wschodniej, bo najłatwiej było tylko dbać o Polskę, która jest przygraniczna z Niemcami. Tak, dostrzeganie Polski wschodniej niezwykle istotne, bo przecież dzisiaj panel o bezpieczeństwie dotyczył Polski wschodniej, ale też Via Carpatia, Rail Baltica, Rail Carpatia, Via Baltica to jest inwestycja we wschodnią Polskę również, ale oczywiście z portami morskimi, z odgałęzieniami do naszych sąsiadów, z tymi działaniami, które pokazują również dzisiaj, w tym trudnym czasie, w czasie wojennym, że budowa Via Carpatii, realizujemy ponad 500 kilometrów z jej przebiegu, z 700, jest niezwykle istotna z punktu widzenia również pomocy Ukrainie, pomocy państwu, które się broni przed agresywnym napastnikiem rosyjskim. To są takie inwestycje, które powodują, że możemy być świetnie postrzegani w Europie, że pozyskujemy sojuszników europejskich do tego, bo wynegocjowanie korytarza europejskiego nie byłoby możliwe poprzez nawiązanie współpracy z wieloma państwami, co oznacza, że my nie jesteśmy osamotnieni w Unii Europejskiej, że mamy sojuszników i potrafimy tworzyć odpowiednią większość. Te wszystkie inwestycje realizowane, te duże, ale również te małe, bo o nich nie wolno zapominać, te w gminach, w powiatach, związane z drogami czy związane z infrastrukturą kolejową, tworzą właśnie naszą suwerenność, suwerenność, którą musimy na co dzień pielęgnować. A na koniec można powiedzieć, że, czy można stwierdzić, że stosunek do wielkich inwestycji infrastrukturalnych też może być testem na suwerenność. Taki stosunek do przekopu Mierzei, to jest jasna deklaracja, czy jest się za suwerenną Polską, czy przeciwko. A może tak, szanowni państwo, pytanie z nieco z przymrużeniem oka. A może łatwiej było tak bez tej suwerenności? To tak jak opozycja przez ostatnich trochę 8 ostatnich lat. No nie bardzo.